Czy masz świadomość? Władza platform cyfrowych jest zdolnością narzucania woli, zmuszania do określonego zachowania i kontrolowania poczynań człowieka, użytkownika, grup społecznych i podmiotów gospodarczych. Kraft, władza platform. Ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi kiełbasę i politykę. Kanclerz Otto von Bismarck. Francuz Jacques Ellul zasugerował ponad pół wieku temu, że żyjemy w społeczeństwie, w którym technologia osiągnęła absolutną suwerenność. Bez legitymizacji demokratycznej imperatywy technologii przenikają całe społeczeństwa, a gospodarka jest zdeterminowana przez ideę planowania, polityka sprowadza się do promowania innowacji technicznych, człowiek zaś zostaje zredukowany do przedmiotu technologii, planowania, administracji, propagandy i reklamy. Jan Kreft, władza platform. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan profesor Jan Kreft z Politechniki Gdańskiej, autor m.in. książki Władza algorytmów u źródeł potęgi Google'a i Facebooka oraz Władza platform za fasadą Google, Facebooka i Spotify. Dzień dobry panie profesorze. Kłaniam się pięknie, dzień dobry. Panie profesorze, ostatnio media obiegła informacja, że Rada do Spraw Cyfryzacji, takie ciało doradcze dla naszego rządu, przyjęła uchwałę, w której zaleca usunięcie aplikacji TikTok z urządzeń pracowników i członków rządu. To też ma dotyczyć parlamentarzystów, administracji publicznej i innych instytucji rządowych. TikTok w odpowiedzi na tą uchwałę twierdzi, że to nieporozumienie wynikające z nieznajomości struktury własności firmy. I o co tutaj chodzi? Co my, dziś obywatele, powinniśmy wiedzieć o tej sprawie, a czego nam nie mówią politycy, nie wiem, biznesmeni, dziennikarze czy tak zwani śniadaniowi eksperci? No tak, najbardziej mi się podoba ten termin śniadaniowi eksperci, ale zostawmy go na boku, jako że sprawa jest znacznie bardziej ciekawa niż wynikałoby to może z frywolności terminu telewizji śniadaniowych czy ekspertów śniadaniowych. Zmierzam do tego, że istota problemu leży w trzech kwestiach. Po pierwsze, dyskusji na temat i zarzutów na temat tego, że mamy do czynienia z nieautoryzowanym dostępem do danych. Innymi słowy, rządy się obawiają, jesteśmy w dobrym gronie, tak powiem. Rządy się obawiają, że Chiny będą miały dostęp do danych przechowywanych przez TikToka, w szczególności dotyczących obywateli poszczególnych państw. I tutaj liderem tego przeświadczenia są Stany Zjednoczone. Rozumiem, Chiny w sensie komunistyczna partia Chin, tak? No, tak, bo nie widzę tutaj istotnej różnicy pomiędzy tymi dwoma podmiotami. To jest skrót myślowy, ale chyba uprawniony. Powiem tak, że jeżeli ktoś myśli, że mamy do czynienia z organizacjami biznesowymi takimi jak w krajach zachodnich, na przykład w Unii Europejskiej, no to się głęboko myli, dlatego że mamy do czynienia z nadrzędnością, wielowymiarową nadrzędnością podmiotową ze strony partii komunistycznej. Ale wracam do tego drugiego wątku. Drugi wątek polega na tym, że obawiamy się wpływu państwa na treść. Innymi słowy, rządy obawiają się, że chiński rząd może wpływać na treści, które TikTok udostępnia swoim użytkownikom. I trochę przykładów tego mamy. Lub że TikTok może jednostronnie zdecydować o nadawaniu priorytetu treściom, które mogłyby zagrozić na przykład rządowi polskiemu i go zdestabilizować. No i wreszcie trzeci zarzut, niewiarygodne oprogramowanie i niewiarygodne systemy, czyli rządy obawiają się, że TikTok nie utrzymuje odpowiednich systemów bezpieczeństwa. I teraz co się dzieje? Otóż prym, jak powiedziałem, wiodą Stany Zjednoczone, które wprowadzają, właściwie narzucają mniej więcej od stycznia tego roku
w Stanach Zjednoczonych projekt Texas, w Unii Europejskiej mamy też tego odpowiednik, inaczej nazwany. O co chodzi? Mianowicie projekt Texas to jest takie rozwiązanie, które ma sprawić, że powołana jest spółka zależna. TikTok się na to zgodził i ja jeszcze trochę przewidując może problemy, w lipcu ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych założył TikTok US Data Security Incorporation. To jest taki nowy podmiot, który obejmuje funkcje biznesowe tej TikToka i będzie zarządzany przez niezależną radę dyrektorów, którą TikTok nominuje, ale we współdziale z agendami rządowymi Stanów Zjednoczonych. I taki zarząd będzie raportował i do tej nowej spółki, i do tej agendy, a nie do ByteDance, czyli spółki nadzorowanej TikToka. Trochę to skomplikowane. Ale reasumując, ma sprowadzać się do tego, że to niezależny podmiot, w tym przypadku Oracle Cloud, czyli chmura Oracle, będzie hostować platformę TikToka w Stanach Zjednoczonych, w tym algorytm i funkcję moderacji treści. Co to znaczy? To znaczy, że po prostu głęboki brak zaufania z jednej strony, potwierdzony chyba także w sposób taki dyskursywny w czasie przesłuchań dyrektora TikToka w Stanach Zjednoczonych. I coś takiego prawdopodobnie będzie także w Unii Europejskiej. Mówię prawdopodobnie, dlatego że nie wszystkie państwa decydują się na ten ostracyzm w stosunku do TikToka. Ja dopytam, ale głęboki brak zaufania kogo? Głęboki brak zaufania ze strony administracji Stanów Zjednoczonych i także administracji szeroko pojętej w ramach Unii Europejskiej, ale także rządów, niektórych, większości właściwie Unii Europejskiej, do tego, że TikTok nie zachowuje się przyzwoicie w tym znaczeniu, że nie spełnia tych trzech, spełnia te trzy podstawowe zarzuty, o tak w ten sposób. Mhm, jasne. Ale zmierzam do tego jeszcze, że i tutaj trochę spróbuję wspiąć się na wyższy poziom abstrakcji, to znaczy mamy do czynienia oczywiście z TikTokiem, czyli najszybciej w historii rozwijającą się aplikacją mediów społecznościowych. No ale co? No cóż takiego się dzieje? Dzieje się w zasadzie to, co się zawsze działo, to znaczy regulacje prawne nie nadążają za rzeczywistością biznesową, gospodarczą, czy być może jakąś tam opresyjną związaną z inwigilacją, czyli tym, co Szuszana Zubow nazwała kapitalizmem inwigilacji. To bardzo ciekawa, nawiasem mówiąc, perspektywa. Otóż TikTok, ByteDance, czyli spółka nadrzędna zarządzająca TikTokiem, rozwija nową aplikację, nazywa się to CapCut. W Stanach Zjednoczonych to jest w tej chwili mniej więcej 200-250 milionów użytkowników. W związku z tym staniemy w obliczu nowego problemu, mianowicie, że trzeba będzie gonić tego królika, który się znowu pojawia, tak? Czyli kolejna aplikacja, która zyskuje bardzo dużą popularność. No i to jest jedna perspektywa. Druga perspektywa jest taka, że chyba mamy do czynienia, inaczej, mieliśmy bardzo od dawna do czynienia z pewną, jakby to delikatnie powiedzieć, zazdrością ze strony Unii Europejskiej, że w Stanach Zjednoczonych pojawiło się wszystko to, co jest dzisiaj włączane przez młodych i starszych użytkowników Unii Europejskiej, czyli wszystkie aplikacje, media społecznościowe, innymi słowy Android, czy też to, co wszystko, co jest związane z środowiskiem Apple'a, jest wymyślane i forsowane i także bardzo popularyzowane z Doliny Krzemowej. Natomiast w zasadzie w Europie no to wymyśliliśmy tylko Spotify jako coś ciekawego, równie atrakcyjnego. I za tym moim przekonaniem, że tak jest, idzie pewnie jakaś taka głęboka praktyka polegająca na tym, że ta kultura kalifornijska, która w latach 60. święciła triumfy, dzisiaj trochę już przebrzmiała jest, dzisiaj jesteśmy bardziej świadomi tego, że kult technologii nie jest najważniejszym zjawiskiem w życiu społecznym, ta
ta kultura kalifornijska niosła ze sobą pewne rozwiązania polityczne, na ten przykład brak odpowiedzialności za treści. A co to znaczy? To znaczy, że znowu mieliśmy do czynienia z czymś takim zawieszaniem prawa przez kilkadziesiąt lat, myślę, że ostatnie 20-25 lat przede wszystkim. To prawo się w tej chwili domyka, ale bardzo powoli. A jak pan o tym opowiada, to mi jakby taka przychodzi refleksja, że kongresmeni w Stanach Zjednoczonych, czy tutaj eksperci w Polsce chcą ograniczać chińskiej aplikacji dostęp do naszych danych, natomiast no, mało się mówi o tym, że amerykańskie aplikacje mają do nich dostęp i też wspomniana pani Shoshana Zuboff w książce Wiek kapitalizmu i inwigilacji mówi, jak wspólnota wywiadów amerykańska dzieli się naszymi danymi, no, w szczególności amerykańskich obywateli, z rządem, więc o co tutaj chodzi? Też trochę nawiązuje do pierwszych stron pana książki Władza Platform, gdzie pan pisze o tym, że jak platformy wdarły się do wnętrza amerykańskiego kapitolu. No i analogicznie zastanawiam się, czy wdarły się one również do wnętrza polskiego Sejmu. Mój prześwietny kolega w mailu na wieść o tym, co się dzieje z TikTokiem, powiedział, że chyba po prostu Dolina Krzemowa nie lubi konkurencji. A ja mógłbym dopowiedzieć, że ten alians pomiędzy ustawodawcami, może w mniejszym stopniu, ale sprawującymi władzę podmiotami, a platformami, czy superplatformami, czyli tymi o tej kapitalizacji przekraczającej nasze wyobrażenia w ogóle, jest bardzo silny i on jest powszechny. Innymi słowy, no tak, ale za tą konstatacją kryje się chyba coś ważniejszego, mianowicie, że technologia, która dawno, dawno temu miała czynić świat trochę lepszym, mniej opresyjnym, bardziej sprzyjającym dobrostanowi społecznemu, ta technologia nie tyle wymknęła się spod kontroli, ile wytycza pewien nowy standard myślenia o rzeczywistości. I to nie jest nic nowego, to znaczy ta policzalność życia, policzalność naszego funkcjonowania, no to jest gdzieś tam się ta myśl narodziła bardzo dawno, a Gottfried Leibniz jest tutaj dogodną osobą do tego, żeby ją przywołać. To takie przekonanie, że świat jest policzalny, że matematyka jest matką nauk, i że jeżeli będziemy hołdowali temu przeświadczeniu, no to będzie tylko lepiej, zyskała poklask. I pamiętam taką decyzję prezydenta Cartera, proszę zauważyć, mówimy o latach 70. To jest taka decyzja o zawieszeniu prawa, to jest taki trochę anarchizm był taki. To było słynne zawieszenie prawa, które w bardzo kolokwialnym skrócie można określić w ten sposób, że w imię tego, byśmy byli liderami w starciu zimnowojennym, w imię tego zawieszamy odpowiedzialność organizacji medialnych, czy tam technologicznych, zwał je jak zwał, ja je nazywam medialno-technologicznymi, za odpowiedzialności za treści, które publikują. I ta luka prawna. Taki stan wyjątkowy, tak? Takie zawieszenie prawa, taki anarchizm, taki technoanarchizm, żeby przywołać Kropotkina na przykład. On o tym pisał jeszcze w XIX wieku.
proszę zauważyć, jakie konotacje historyczne tutaj można przywoływać. Otóż ten technoanarchizm jest domknięty, ta odpowiedzialność raptem 2,5 roku temu. Ale przez ten czas... Ale co 2,5 roku temu się stało? Mianowicie to zawieszenie prawa zostało domknięte, tak? To znaczy te organizacje już są zmuszone do tego, żeby były odpowiedzialne. To bardzo kosztowne przedsięwzięcia są w tej chwili, tak? To znaczy to jest ta dyskusja wokół na przykład Facebooka, żeby usuwał fake newsy i dezinformacje w ogóle. Fake newsy to jest modny termin, ale tym się różni od klasycznej dezinformacji, że mamy do czynienia ze świadomym programowaniem i przekazywaniem informacji, ale także świadomym zarządzaniem kanałami dystrybucji tej dezinformacji. Innymi słowy, na przykład parodia może być dezinformacją, ale nie będzie fake newsem. Ale wracam do tego głównego wątku, że ten czas został znakomicie wykorzystany przez Dolinę Krzemową. To znaczy ona z jednej strony była takim siedliskiem wiary, myślę, że bardzo ciekawej wiary i takiej dobrodusznej na swój sposób, wiary w to, że technologia wpływa znakomicie na dobrostan społeczny. I tego nową odsłonę mamy dzisiaj w chatbotach. W przypadku chatbotów, czy tam Barda, Google, czy GPT-3, czy GPT-4. Ale mamy także, ale ta została wykorzystana dlatego, że w znakomity sposób, dlatego że ustabilizowała, ugruntowała podział ról. To znaczy na te 10 najbardziej popularnych na świecie podmiotów, których aplikacji dzisiaj używamy, 8-7 pochodzą z Doliny Krzemowej. A o jakich podmiotach Pan mówi, żeby to było jasne dla słuchaczy? No oczywiście o Big Techach. Big Tech, czyli to, co nazywamy dzisiaj tam piątką albo ósemką, to zależy od perspektywy. Mówię o Alfabecie, mówię o, czyli o Google i YouTube, mówię o Mecie, czyli Facebooku, Instagramie, mówię o Tencencie, mówię o Baidu, WeChat. No i ta Dolina Krzemowa nie za bardzo lubi konkurencji, ona generalnie jest antykonkurencyjna i to jest oddzielny wątek w ogóle, ale niezwykle ważny, to znaczy gdybyśmy spojrzeli na Dolinę Krzemową i byśmy odarli tą Dolinę Krzemową z takiej retoryki dobrostanu społecznego, to zobaczymy wysoko konkurencyjne organizacje, które właściwie wielką część swojej aktywności skupiały na tym, że likwidowały konkurencję. I o tym też trochę piszę we fragmentach książki o władzy platform, że właściwie ich istotą funkcjonowania no to była likwidacja konkurencji. Myślę, że mistrzem świata pod tym względem był Facebook. Kupując dawno, dawno temu, to mała dygresja, dawno, dawno temu taką firmę izraelską, która się nazywała Onavo, Facebook zafundował sobie likwidację konkurencji w niezwykle wyrafinowany sposób. O czym, jak to wyglądało? Onavo się zajmowało identyfikacją zagrożeń, mówiąc krótko, sprawdzało trendy, które pojawiają się w internecie, które mogłyby zagrozić pozycji Facebooka, czy Instagrama, czy innych aplikacji tego wielkiego uniwersum obserwacji świata, jakim w sobie Facebook stał się, raczej to mam na myśli, że Facebook przestał być Facebookiem, a stał się Earthbookiem, taką wielką systemem obserwacji świata. A to inny wątek. Ale wracając do tego Onavo, mianowicie analizując trendy, które się pojawiały, identyfikował zagrożenia i w praktyce oznaczało to tak, że jeżeli zidentyfikował jakąś firmę gdzieś tam garażową, która się pojawiła w jakimś stanie Stanów Zjednoczonych albo poza Stanami Zjednoczonymi, no to wysłannicy Facebooka pukali do drzwi tej firmy i mówili, tu mamy na stole jakąś pokaźną sumę, mamy ofertę dla was, po prostu chcemy was przejąć. Tak? A jeżeli nie, no to jeżeli spotkali się z odmową, rzadko się tak spotykali, to mówiąc krótko, kopiowali te rozwiązania bardzo szybko. I tak było z Instagramem. To wielka narracja, wielka taka
story na temat tego, jak Instagram próbował się bronić, jak Instagram błyskawicznie ratował się, bo tak szybko rósł, że z jednej strony Facebook dążył do tego, żeby błyskawicznie przejąć Instagrama, a z drugiej strony Instagram dążył do tego, żeby uciec jak najszybciej w taką skalę, żeby nie był przejęty. No i tu kropka, bo to oddzielna historia, ale pokazująca, że antykonkurencyjność też jest warta, też jest ważna w tej całej wielkiej opowieści. Mm-hmm. To ja na chwilę jeszcze wrócę jednak do tego wątku, jak te platformy wdarły się do wnętrza amerykańskiego kapitolu. Tak. Bo pan w książce w rozdziale Lobbying i inwestycje w mediach pisze, że między 2005 a 2018 rokiem 5 głównych korporacji medialnych, Amazon, Apple, Facebook, Google i Microsoft, wydało $582 miliony na lobbying, starając się wpłynąć na amerykańskich kongresmenów. I pytanie takie, no właśnie, czy dzisiaj te platformy mają władzę polityczną? Myślę, że nie. To jest nadużycie intelektualne, ale mają władzę stanowienia przestrzeni dla stanowienia władzy politycznej. Innymi słowy, proszę zauważyć, no to dobrym przykładem jest Donald Trump, tak, który zrezygnował swego czasu z konferencji prasowych, no bo po co ma się skontaktować z dziennikarzem, który nie daj Boże jeszcze zada jakieś niewygodne pytanie, po prostu przeniósł się na Twittera. Innymi słowy, przeniesienie na Twittera oznaczało nic innego, jak po prostu ominięcie tego pośrednika dziennikarskiego, bardziej bądź mniej sprzyjającego. No i co się wydarzyło? I ta władza platformy w tym rozumieniu, które zaproponowałem w tej książce, to miała miejsce znakomicie ją było widać w momencie, gdy doszło do wydarzeń na Kapitolu. Mianowicie polegała na eksmisji Trumpa z życia publicznego, mówiąc krótko, zablokowania jego kont. I nagle ta forma z jednej strony braku zapośredniczonej komunikacji okazała się przekleństwem dla Trumpa, dla pana prezydenta, a z drugiej strony pokazała jednak, że mamy do czynienia z chyba największym, najważniejszym przejawem władzy platform, czyli zarządzania widocznością użytkownika. Co to znaczy? To znaczy, no tam jest szereg różnych przejawów tejże władzy, ale to zarządzanie widocznością wydaje mi się najważniejsze. To znaczy, jest jeszcze inny przykład, który znakomicie, jak sądzę, ilustruje. Mianowicie, gdy pojawiła się konkurencja gdzieś tam w Wielkiej Brytanii swego czasu, ta firma nazywała się Foundem. I przeżyła 48 godzin. 48 godzin, o czym mówię? Foundem był wyszukiwarką pionową. Google jest generalnie wyszukiwarką poziomą. Czyli Foundem starał się odpowiedzieć na bardziej skomplikowane pytania typu, gdy chciałbyś zjeść pizzę w centrum Warszawy z najlepszym cappuccino i latte i tak dalej, no to Foundem mniej więcej nieźle odpowiadał. Przede wszystkim obywatelom Wielkiej Brytanii. Google sobie nie radził z tym. No to co się wydarzyło? W ciągu 48 godzin Foundem zniknęła z wyników wyszukiwania z pierwszej strony, tam gdzie szybko się wspięła w ramach wyszukiwania organicznego i trafiła na 70. stronę. Po prostu Google dostrzegł, że ma konkurenta. Zniknęła ze świadomości użytkowników. Dobrą stroną tego wydarzenia było to, że po kilkunastu latach, proszę sobie wyobrazić, że po kilkunastu latach właściciele Foundem doprowadzili do zmiany prawa w Brukseli i dzisiaj nie mamy preinstalacji wyszukiwarki Google w świeżo zakupionych smartfonach. Innymi słowy, jak teraz kupujemy smartfony, no to mamy jakiś wybór. Oczywiście decydujemy się na Google. A dlaczego? Dlatego, że inni się decydują na Google.
A to o kapitole amerykańskim pan powiedział, a czy mają rację ci, że te platformy mogą mieć coraz większy wpływ również na polski Sejm? No powiem tak, że nie jesteśmy pępkiem świata, jesteśmy ciekawym rynkiem wschodzącym, ale nie jest nie najistotniejszym. Dlatego, że najważniejszą wartością, jaką z punktu widzenia platform stanowi polskie środowisko medialne, no to są oczywiście dane. I pod tym względem no, nasze środowisko, nasz system bezpieczeństwa jest z jednej strony niezbyt specjalnie rozbudowany. Raporty CISCO mówią mniej więcej, że 7% polskich firm jest przygotowanych w jakiś tam przyzwoity sposób na cyberataki z jednej strony. Z drugiej strony niespecjalnie widzę, żeby dostrzegam takie zagrożenie, że coś takiego wyjątkowego dzieje się w polskim parlamencie, czego by polscy parlamentarzyści nie opowiedzieli natychmiast swoim kolegom i koleżankom, wykorzystując aplikację. Innymi słowy, trochę odwracam pytanie i mówię tak, że jeżeli wsiadamy do tramwaju i dostrzegamy naszych współobywateli, no to oni nieustannie pozbywają się prywatności, masowo. W związku z tym dzisiejsza dyskusja na temat prywatności jest trochę spóźniona o te 20 lat, przynajmniej o 20 lat. No tak, ale to myślę, jeśli chodzi o takie dane, nie wiem, PESEL, adres zamieszkania i tak dalej, natomiast no, na stole leżą dane genetyczne. Na przykład dane genetyczne, ale powiem tak, że mniej się boję dzisiaj big data, big tej grupy liderów, a bardziej się obawiam takich organizacji, które specjalizują się w analizie behawioralnej na przykład. No, nie chcę wymieniać firm, bo musiałbym wymienić 30 przynajmniej z tego części. Jakieś takie ikony, żeby słuchacze poszli tym tropem, jeżeli będą ciekawi? Myślę, że można by na przykład zerknąć nie na osławione wszystkie firmy, które się zajmują jakby to powiedzieć delikatnie, ingerencją w naszą prywatność, ale na przykład, żeby się zerknąć na przykład na Palantira, który się zajmuje kojarzeniem informacji i wyciąganiem analizą wniosków. Tak bardzo obrazowo, to jeżeli ktoś kupi na przykład, nie wiem, no w Damaszku, w centrum Syrii bilet lotniczy do na przykład Paryża, a ktoś jednocześnie wynajmie hotel na podobne nazwisko, kogoś z członków rodziny albo znajomych tego kogoś, kto kupił ten bilet, a jednocześnie ktoś gdzieś w świecie, może w Argentynie, nabędzie jakieś oprogramowanie, które i jest to ten zakup może być skojarzony z siecią ludzi, którzy wcześniej w ciągu ostatnich wielu lat kontaktowali się z poprzednimi, no to Palantir ich skojarzy. I tego typu unikatowe dotychczas umiejętności były sprzedawane głównymi klientami Palantira są przeróżne służby na całym świecie ze CIA i FBI w roli głównej. W Polsce Palantir jest od dłuższego czasu obecny. Ja nie stygmatyzuję. Wszystko to się dzieje oczywiście w imię bezpieczeństwa publicznego, tak? Tu chodzi o identyfikację zagrożeń, tak? No ale to jest takie wieczne przepychanie pomiędzy wolnością słowa na przykład a cenzurą. No to, czy dzisiejszą moderację treści tak wiele różni od cenzury jak dawniej, to jest wielka dyskusja. I to jest puszka Pandory, którą nie chciałbym otwierać, bo to jest prawdopodobnie oddzielna rozmowa.
No tak, władze w Pekinie też myślę argumentują w swoje działania tym, że dbają o bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo narodowe, demokrację i wolność, i władze w Waszyngtonie również, i w Moskwie też słyszymy takie opowieści. A panie profesorze, na czym polega władza Platform? Pan już o tym cokolwiek powiedział dzisiaj, ale jeszcze raz powtórzę. Co się za nimi kryje, za tą fasadą TikToka, Google, Facebooka czy Spotify? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No to jest tak, że no łatwiej bym mógł odpowiedzieć, że najlepiej po prostu przeczytać książkę, ale nie będę taki arogancki, proszę wybaczyć tą dygresję. Ja wspomniałem o tym, że to jest taka eksmisja ze świadomości publicznej. Mówiąc krótko, no przywołam to taki retoryczny zwrot. Jeżeli nie ma nas na Google, no to nie istniejemy. I trochę to jest prawda. Natomiast władza Platform jest znacznie bardziej skomplikowana. Ja może wskażę na te elementy, które są takie nieintuicyjne. To znaczy, wydaje mi się, że to jest tak, że na przykład mamy do czynienia z niezwykłą popularnością fałszywych metafor. Niezwykłą umiejętnością zarządzania, to może za mocno powiedziane, ale niezwykłą umiejętnością organizacji z Doliny Krzemowej redefinicji znaczeń. O czym mówię? Dzisiaj wydaje się to trochę krotochwilne i takie już zupełnie nieprawdziwe, no ale jeszcze całkiem niedawno nazywaliśmy naszych znajomych przyjaciółmi, tak, na Facebooku. To klasyczna redefinicja znaczeń. Platforma, sama platforma, idea platformy, no to jest takie miejsce, gdzie wszyscy się, miejsce równych, którzy się spotykają na platformie. I to ma takie konotacje z jednej strony polityczne, chociażby do polskiego środowiska politycznego, a z drugiej strony no, nazywamy platformami to miejsce spotkań podmiotów i użytkowników, ale także organizacji. Tylko że ta władza polega na tym, że to te organizacje nowych mediów zorganizowały nam te platformy. Innymi słowy, to jest trochę tak, no niewyszukaną metaforą jest taka piaskownica, tak? Ktoś jednak zbudował tą piaskownicę, w której wszyscy się bawimy. I wydaje mi się, że nie za bardzo dostrzegamy w ogóle, że ktokolwiek taki istnieje. Mówiąc krótko, jak się komunikuje dzisiaj z panem za pomocą Skype'a, no to sobie pomyślę na chwilkę o tym, że ten Skype to jednak ktoś zaprogramował i się zastanawiam, jak wiele danych z naszej rozmowy zostanie wykorzystanych. Oczywiście one zostaną zanonimizowane, bo nie chodzi o to, żeby coś Jan Krewc został tutaj szpiegowany. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy coś ciekawego mogłoby z tego wyniknąć. Natomiast pomijając krotochwilę, zmierzam do tego, że nie dostrzegamy pośrednika, nie dostrzegamy jego wyrafinowania. I ten świat co pewien czas, i to jest ważny moment, co pewien czas przeżywa pewien głęboki wstrząs. Mówiąc krótko, ten świat jest oparty ciągle na modelu reklamowym. To znaczy ta platforma jest takim miejscem spotkań raczej nie pana ze mną, tylko pana i mnie z reklamodawcą. Coraz bardziej wyrafinowany. I otóż ten model jest właśnie kwestionowany przez chatboty.
I teraz pytanie, co się wydarzy. Myślę, że żyjemy we fascynującym momencie, w którym dominujące organizacje, te super platformy, spotkały się z czymś takim, co może zdestabilizować. Innymi słowy, jaki jest sens dzisiaj na przykład sięgania po Google, skoro ja mogę porozmawiać z czatem i ten czat mi odpowie na to pytanie, które ja przed chwilą klikałem w wyszukiwarce. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że mamy do czynienia z niezwykłym w tej chwili wyścigiem o naszą uwagę, polegającą na tym, że te chatboty za chwilę będą zdominowane przez te same organizacje, które fundowały nam te piaskownice przez ostatnie 20-25 lat. I to jest czas nie tylko redefinicji znaczeń, to jest nie tylko czas fałszywych metafor, takich jak platforma na przykład, bo to jest fałszywa metafora, bo to nie jest miejsce równych, spotkań równych, ale także to jest czas przełomowych innowacji. I to proszę zauważyć, że nie zrozumiemy generalnie całości tego zjawiska, jakim są platformy, bez rozumienia tego nie z perspektywy kodu, nie z perspektywy inżynierskiej, nie z perspektywy zarządzania, tylko z perspektywy holistycznej. Także wiwat oświecenie, a nie tylko wiwat technooświecenie. Mm-hmm. Holistycznej, tak. To bardzo spodobała mi się ta metafora piaskownicy. Myślę, że ją sobie zacznę używać. No tak, no bawcie się jak najdłużej, byleście się bawili, a co tam robicie? Możecie obrażać, możecie szkalować naszego prezydenta, naszego premiera. Możecie ale ja to powiem, że bylebyście się bawili w naszej piaskownicy. No najlepiej, tak. Proszę zauważyć, że to, i tutaj następny wątek, fascynujący uważam, że no, na przykład zarządzanie Metą czy Facebookiem przez ostatnie kilkanaście lat, no to jest organizowanie coraz większej piaskownicy. Innymi słowy, jeżeli wyjdziesz, nie lubisz Facebooka, ale jednak zostaniesz na Instagramie, no to dane, które zostawisz na Instagramie także wykorzystamy na Facebooku. Innymi słowy, powiększamy piaskownicę. Jest małe prawdopodobieństwo, że ktoś odinstaluje wszystkie cztery główne aplikacje korporacji Meta. Powiedział Pan o chatbotach. Tak. Ja wczoraj przeczytałem ten list otwarty, Maska, Kuźniaka i tak dalej. A jakby Pan mógł, skorzystając z okazji, że to takie świeże, skomentować, o co tutaj chodzi? A to jest znakomite pytanie, bardzo dziękuję za nie. Powiem tak, że bardzo się uśmiecham pod nosem, jak widzę zatroskanie tych dżentelmenów. Ale, bo jeszcze jakby Pan mógł wytłumaczyć tym słuchaczom, którzy nie wiedzą, o co chodzi, co tam w tym liście, no i właśnie jakby skomentować ten list. Najogólnie można powiedzieć tak. Sugeruję, żebyśmy przez pół roku zastanowili się nad tym, wstrzymując pracę nad sztuczną inteligencją. Przy okazji tak sugeruję, żebyśmy się zastanowili tak już zupełnie na boku indywidualnie, co znaczy sztuczna inteligencja, bo definicji jest kilka tysięcy, przynajmniej w nauce. Ale żebyśmy zawiesili pracę nad sztuczną inteligencją i zaczęli się zastanawiać nad jej konsekwencjami i nad przeglądem tych algorytmów, które dzisiaj funkcjonują. Innymi słowy, to jest bardzo roztropny apel w tej materii, w tej części, która dotyczy potrzeby refleksji nad tym pędem, który mamy dzisiaj do czynienia. Bo faktycznie pęd jest niezwykły, on destabilizuje w zasadzie wszystko. On destabilizuje na przykład ideologie zawodowe, role zawodowe, on destabilizuje tożsamości ludzi, którzy korzystają dzisiaj z na przykład GPT-3 czy 4 i się zastanawiają, jaki sens mam dzisiaj sięganie po pędzla, skoro mogę zrobić to znakomicie lepiej, wykorzystując zbiorową mądrość całego świata za pomocą GPT. Ale wracając do tego listu, ja powiem tak, że no, ikonicznym przykładem jest Elon Musk, no, ten sam, który zainwestował w ten czat. No właśnie. W ten czat.
To po pierwsze. To po pierwsze, no ale ponieważ tytułuję się profesorem, no to może spróbuję coś mądrzejszego powiedzieć i powiem tak, że to jest znakomity moment do jakiejś głębszej refleksji. Bo sztuczna inteligencja to jest taki termin rodem z końca zimnej wojny. Ale to tak naprawdę no to jeszcze głębiej, z lat 50. i 60. I on właściwie ten termin przetrwał nie dlatego, że był taki czytelny, tylko dlatego, że po prostu byli entuzjaści science fiction i wszyscy ci, którzy uważali, że coś tam ważnego się może wydarzyć, coś, co wesprze nasze nieumiejętności. Że człowiek może być wsparty technologicznie i to wszystko jest prawda. Ale problem polega na tym GPT-4, że czerpie on swoją siłę z pracy prawdziwych ludzi, czyli artystów, muzyków, programistów, pisarzy, którzy po prostu twórczy dorobek jest teraz najzwyczajniej w świecie przywłaszczany przez OpenAI, czyli zarządzających sztuczną inteligencją, tym chatbotem, w imię ratowania cywilizacji. Zatem w najlepszym razie to nie jest żadna sztuczna inteligencja, tylko raczej nie sztuczna inteligencja. To jest pytanie o ten drugi człon, no, czy to jest inteligentne. I ja może posłużę się taką myślą Jewgenija Morozowa, który to jakoś, myślę, że rozebrał dobrze na czynniki pierwsze. Bardzo ciekawy intelektualista, który się zajmuje taką dekodowaniem tego wszystkiego, co nas otacza. I on proponuje coś takiego. On mówi tak, że to był czas, kiedy ta inteligencja przydawała się bardzo w bitwie. To były czasy zimnej wojny, tak? Czyli mówiąc krótko, siła sztucznej inteligencji polegała na dopasowaniu wzorców. Trudno się było temu dziwić, biorąc pod uwagę po prostu, że zastosowania były wojskowe. Innymi słowy, na przykład ta technologia dzisiaj stojąca za GPT-3 służyła dawno, dawno temu do wykrywania okrętów na zdjęciach lotniczych. Ale ludzka inteligencja nie jest jednowymiarowa. Czyli opiera się na takiej bilogice, połączeniu statycznej, ponadczasowej logiki rozumowania formalnego i logiki kontekstowej. Po prostu bardzo dynamicznej logiki emocji. I ta pierwsza, ta taka rodem z tego Gottfrieda, z myślenia w kategoriach Gottfrieda Leibnica, w logice Gottfrieda Leibnica, ona jest pasywna, ona jest jednowymiarowa, ona jest zero-jedynkowa. Ludzka inteligencja jest wielowymiarowa. Czyli sztuczna inteligencja dzisiejsza, na przykład GPT, nie potrafi sobie poradzić z poczuciem przyszłości, teraźniejszości i przyszłości na przykład. Tak? Historii albo na nostalgii. Słabo rozumie żarty. No a bez tego nie ma emocji. Czyli mówiąc krótko tak, jeżeli tak wielką uwagę i taki wielki hołd składamy dzisiaj GPT-3, no to składamy hołd tej takiej jednowymiarowej logice. Czyli takiej bardzo zimnokrwistej i takiemu zimnokrwistemu racjonalizmowi. I teraz, żeby nie było, że to tylko GPT-3, to pragnę zwrócić uwagę, że dawno, dawno temu ktoś opisał twórców Google, Siergieja Brina i jego kolegę. I nazwał ich zimnokrwistymi biznesmenami, ale przede wszystkim zimnokrwistymi inżynierami, zawsze poszukującymi nowych odpowiedzi, szukającymi konstrukcji, formuły, algorytmu, które zarówno reprezentują, jak i przewidują zachowanie. To jest taka naiwna wiara, że większość tajemnic, w tym tajemnice ludzkiego zachowania, można odkryć dzięki danym. I GPT-3 jest taką nową reinkarnacją tamtego przekonania. No i teraz pytanie sobie, mówiąc krótko, ani nie jest sztuczna, ani nie jest inteligentna. Jest po prostu jednowymiarowa. Problem polega na tym, że każde nasze wykorzystanie, każde kliknięcie we wyszukiwarkę Google uczy algorytm. I teraz odwołuję się do pana pytania,
na czym ta władza polega. Myślę, że przede wszystkim nasza władza, władza algorytmów polega i władza platform z perspektywy organizacyjnej polega na tym, że my występujemy w nowej roli, uczymy algorytmy. Nie przestajemy być podmiotem, stajemy się przedmiotem. Nasza rola sprowadza się po prostu do uczenia algorytmów. Z tej perspektywy sztucznej inteligencji, jednowymiarowej. No i teraz wielkie pytanie, co robić w tej sytuacji? No tak, co robić? A jeszcze, żeby wyjaśnić, bo jak już rozmawiamy o władzy platform, to kto stoi za twórcami tego chatbota, o którym dzisiaj wszyscy mówią? Kto tam sprawuje władzę? No podmiotowo to nie jest trudno zerknąć, tak? To i od początku i Elon Musk, i Microsoft, i parę innych podmiotów. Te, które dawno, dawno temu zainwestowały, proszę zauważyć, że te chatboty, głównie GPT-3, dzisiaj taki bohater zbiorowej wyobraźni, no on był udostępniony kilka miesięcy temu, w ubiegłym roku, a tak naprawdę prace trwały wiele lat. No i to jest tak, że to jest takie dziecko logiki Doliny Krzemowej, to znaczy inwestujemy w 100 przedsięwzięć, wiedząc o tym, że 99 nie wypali, ale jedna wypali. I ta jedna stanie się jednorożcem, to znaczy z kapitalizacją powyżej 1 miliarda dolarów. Dzisiaj OpenAI, czy ta spółka, która została założona, jest warta 30, może 40 miliardów i będzie szybko rosła. I zrekompensuje nam nieudane inwestycje. W związku z tym na pytanie ostateczne, kto stoi, no to stoi logika jednorożców, logika Doliny Krzemowej. Wielkie miejsca wielkiej kreatywności, myślę, że specyficznej kultury, niepodrabialnej. Jeżeli ktoś myśli, że Dolinę Krzemową można, nie wiem, w Łodzi, czy w Gdańsku, czy w Krakowie zbudować na wzór i podobieństwo, no to się głęboko myli, dlatego że to jest jednak zbiór pewnych wyobrażeń także i pewnych kompetencji unikatowych kulturowych, które bardzo trudno przejąć, no bo przecież to nie chodzi zupełnie o siłę komputerów i siłę serwerów. Natomiast kto stoi? Myślę, że także stoi pewna wiara w dobro człowieka wspierane przez technologię. Stoi także taka polityczna logika wspierania jednak narodowych rozwiązań. Innymi słowy, świat globalizacji jest fajny, ale najlepiej, żebyśmy to my robili, tą globalizację. No i co jeszcze? I pewna gotowość niezwykle amerykańska, gotowość do niesienia kaganka o świat i demokracji na całym świecie. I teraz pytanie, jaka jest alternatywa? Alternatywa jest marna, to znaczy alternatywa jest przede wszystkim chińska, w związku z tym no taki wybór trochę z deszczu pod rynnę, aczkolwiek pytanie, czy deszcz jest bardzo uciążliwy. Najlepiej go nie widzieć. Ja się zastanawiam, czy za tym po prostu nie stoi zwykła chciwość, ale to pewnie temat na oddzielną rozmowę, ale jak pan zaczął mówić o tym, że dzisiaj karmimy sztuczną inteligencję, to ja tutaj chciałbym przywołać książkę Perfekcja techniki Jungera, Friedricha. Bardzo państwu ją polecam. Ona ma znakomitą okładkę, bo na okładce jest maszynka do mięsa, taka stara maszynka PRL-owska, ręczna. I myślę, że ona no, dość dobrze oddaje, co się w tej chwili z nami dzisiaj dzieje. I to mięso to nie jest bynajmniej mięso innych zwierząt, tylko myślę, że nasze w postaci tych danych. A panie profesorze, kto korzysta, kto traci na władzy platform? No tak. No to jest równie pasjonujące pytanie, co niestety nie za bardzo łatwe do odpowiedzi. Kto korzysta?
Ja powiem przewrotnie, że jeżeli coś jest istotnego, szczególnie w tych relacjach pomiędzy przeciętnym użytkownikiem a podmiotami, które zarządzają platformami, no to jest asymetria zależności. To znaczy asymetria jest na zależności jest naturalną sytuacją tam, gdzie brakuje nam kompetencji. No idziemy do lekarza, zawierzamy mu na przykład. Tak? Nie, ewentualnie czasami sprawdzamy w Google, czy się nie myli. Nawiasem mówiąc, lekarz też sprawdza, to na marginesie. To taka dygresja do tejże omnipotencji, tejże władzy. Natomiast ta asymetria nigdy nie była tak wielka. To znaczy dawno, dawno temu, jak pana rodzice i moi rodzice szli do kiosku i kupowali gazetę, to mieli albo słuchali radia, albo oglądali telewizję, to mieli mniej więcej wyobrażenie o tym, jak media działają, jak redakcja działa. Dzisiaj nie mamy zielonego pojęcia, jak działa chatbot. Co więcej, nie mamy specjalnie ambicji, w związku z tym ze zrozumieniem potakujemy, że jednak ci programiści to powinni naprawdę duże pieniądze zarabiać, bo oni uczestniczą w jakimś przedsięwzięciu magicznym. I uciekamy także do myślenia magicznego, żywimy przekonania, że jeżeli rozmawiamy, no to pewnie nas telefon podsłuchuje i tak dalej, i tak dalej. Ta asymetria zależności nigdy nie była, jak jeszcze raz to powiem, nigdy nie była tak wielka jak dzisiaj. I na tym polega ta władza wynikająca z unikatowych kompetencji. Innymi słowy, dlatego na przykład ta rewolucja chatbotów jest tak wielka, bo przez kilkadziesiąt lat wydawało się, że na przykład wymyśleć wyszukiwarkę, to przepraszam za kolokwializm, to jest coś takiego jak kopać się z koniem w postaci Google. Jaki ma sens wymyślenia organizacji, po podmiotu, ile trzeba by utopić pieniędzy, żeby konkurować z Google jako wyszukiwarki. Z jej ogromnymi zasobami danymi i kompetencji i kreatywnymi pracownikami. Stąd ten chatbot, dlatego ten chatbot wywracający dzisiaj prawdopodobnie logikę wyszukiwarki jest tak ważny. Ale wracając do tej władzy, kto za tym stoi? Kto korzysta? Tak, to kto korzysta? No wszyscy ci, którzy mają większe kompetencje niż my, przeciętni użytkownicy. To jest taka nowa, proszę wybaczyć za tę formułę, nowy feudalizm po prostu. No chyba tak to należy nazwać. Tak, gdzieś tam na górze jest król, a na samym dole jest ten, który kopie i dostarcza dane. I najlepiej, żeby to były unikatowe pytania na przykład. Wyszukiwarka Google tak naprawdę uczy się na mniej więcej 1% zapytań, bo one są unikatowe, a cała reszta już była. A jakby pan miał powiedzieć, kto traci najwięcej? No generalnie powiem tak, że o paradoksie jest to... Chyba filozofia odpowiada na to najlepiej, to znaczy filozofia i antropologia kultury. Innymi słowy, mamy do czynienia z kultem postępu. Postęp jest dobry dlatego, że jest. To jest taka wartość autoteliczna. Innymi słowy, kto traci? No nie jest tak, że ten przypływ podnosi wszystkie łodzie, aczkolwiek wszystkie łodzie generalnie trochę są podniesione. No ale ten traci, kto nie zarządza przepływem. Nie zarządza przepływem. Czy zgodzi się pan z tym, że nie wiem, promil, bo już nawet nie procent, zyskuje na świecie, a reszta po prostu traci? No z całą pewnością. To znaczy to jest taki turbokapitalizm nowej wersji. Znaczy, także kapitalizm i wigilacja, oczywiście Szoszana Zubow ma rację, on jest asymetryczny. Efekt świętego Mateusza działa dobrze, to znaczy bogaci będą coraz bogaci, biedni coraz biedniejsi, aczkolwiek ci biedni troszeczkę są coraz też bogaci. I żeby nie popaść w taki
skrajny pesymizm, to powiem tak, że dostrzegam w chatbotach, dostrzegam w rozwoju sztucznej inteligencji wspierającej wszystkie te nasze niedoskonałości. Dostrzegam mnóstwo pozytywów i mnóstwo też kreatywnych rozwiązań, które na przykład prowadzą do powstawania nowych zawodów. Innymi słowy, ZCR-ów należy już pożegnać prawdopodobnie, może niekoniecznie w Indiach na przykład, tak, gdzie prasa drukowana ma się całkiem ciągle jeszcze lepsze, ale pojawiły się nowe zawody, które wydają się bardzo atrakcyjne i zwłaszcza, no ale tracą ci, którzy no, nie są cyfrowymi tubylcami. Ten termin jest stary, ale ciągle aktualny. A co pan sądzi o aplikacji M-Obywatel, która ostatnimi czasy została przyjęta jednogłośnie właściwie? Kilka osób w parlamencie się wstrzymało. Czy tutaj obywatele zainteresowani swoją prywatnością mają się czego obawiać? To znaczy, powiem tak, że niespecjalnie boję się przedsięwzięć, które są dość transparentne. Boję się przedsięwzięć, które umykają naszej uwadze. M-Obywatel jest no, klasycznym janusowym rozwiązaniem, który z jednej strony trochę pozbawia nas prywatności, ale myślę, że dość bilansuje korzyści z jednej strony. Natomiast boję się rozwiązań, które są na krańcu asymetrii, na końcu tej linii wyimaginowanej od bezpieczeństwa po wolność. Tam, gdzie w imię bezpieczeństwa jesteśmy całkowicie pozbawieni wolności, tam jest niedobrze. Tu jest jakaś zachowana symetria. A panie profesorze, dlaczego brakuje w Polsce publicznej dyskusji na temat władzy platform? Bo powiem tak, że nie jesteśmy od trzeciej klasy szkoły podstawowej, a być może wśród starszaków, także w przedszkolu, nie jesteśmy edukowani. To po pierwsze. Po drugie, dlatego, że w Amerykanie ukuli taki termin shiny things, czyli takie błyszczące przedmioty, które skupiają naszą uwagę. Które wydają się, że polepszają nasze samopoczucie. To są oczywiście smartfony, to są oczywiście te wszystkie gadżety, którymi obrastamy. W związku z tym chyba tak zawsze tak było, to znaczy, że nie chcę tutaj uciec do taniego moralizowania, marnego moralizowania, ale niczym nowym nie mamy do czynienia. Ale ten brak edukacji na podstawowym poziomie dotyczącym może nie zagrożeń, ale takiego świadomego wykorzystywania i poruszania się w środowisku cyfrowym niezwykle by nam się przydał. Niezwykle by nam się przydał, być może także nauka języka mandaryńskiego, ale to na marginesie. No dobrze, to a ostatnie pytanie, jak my obywatele możemy stawiać dzisiaj opór, jeśli oczywiście chcemy to robić, opór władzy platform i czego my powinniśmy żądać od polityków, a czego wymagać od siebie? Na poziomie ogólnym powiem tak. Mniej technocentryzmu, więcej oświecenia, więcej, żeby kreatywność ludzka przetrwała, powinniśmy bardziej finansować kulturę, sztukę, całą ogólnie rzecz biorąc humanistykę, a mniej skupiać się na uczeniu maszynowym i finansowaniu centrów danych, aczkolwiek może to brzmieć absurdalnie. No bo faktycznie mamy fascynację chatbotami, a nie mamy fascynację ludzkim umysłem.
Powinniśmy uważnie przyglądać się światu i wzmacniać konkurencyjność. Powinniśmy na poziomie operacyjnym wspierać interoperacyjność danych, czyli mam nadzieję, że pojawią się tacy politycy, którzy będą uważali, że konkurencyjność jest ważna, o paradoksie. Z jednej strony, z drugiej strony przypomina mi się Julia Angwin. Swego czasu napisała kapitalną książkę o tym, jak przez 2 miesiące próbowała nie zostawiać śladu cyfrowego. No niestety mieszkała, o ile pamiętam, w Nowym Jorku, w związku z tym słabo to wyszło. Jakoś jej się udało nie korzystać z czołowych aplikacji, próbowała je zastępować tymi, które nie zbierają danych. Jest na przykład są takie wyszukiwarki, które nie zbierają danych. Nie są oparte na modelu reklamowym. Ale to wymaga heroizmu absolutnego. To jest coś tak absurdalnie niemożliwego do osiągnięcia, że chyba porzućmy tą perspektywę. Natomiast zwróćmy uwagę, czym jest w istocie prywatność. Ale jestem wielkim sceptykiem pod tym względem. Ta książka to Społeczeństwo nadzorowane. Państwu bardzo też polecam wydawnictwo PWN. A oczywiście polecam też książkę Władza Platform, dzisiejszego naszego gościa. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję. Z przyjemnością przystałem na to zaproszenie. Kłaniam się. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!